Ja tylko chciałbym powiedzieć, że pan Antoni również w radiu HIT ma swój czas antenowy i tam również opowiada. Pan Antoni bardzo często oprowadza i uczy różnego rodzaju szkoły, wprowadza w nastrój Kujaw. Ja myślę, że dzisiaj nas również jakąś wspaniałą, fajną gawędą prowadzi w nastrój Kujaw. Pan również pisze gawędy, pisze książki, więc na pewno o tym wszystkim już za chwileczkę usłyszymy. Jak również jedną chyba niespodzianką jest, w Kowalu jest galeria, czyli takie małe muzeum, do którego bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Pan Łukaszewicz, Benedykt Antoni, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam gwarą kujawską, językiem ojców, dziadków naszych, tą kochaną gwarą, bo Kujawy są fajną krainą, taką fajną, kochaną, niespotykaną, piękną. Łoczka takie mają ładne, te jeziora. A wita, a ziemia to tako jest, ja postawię walizkę. Równo, że tylko jabłka po nich gulać. A łany pszenicy, jakie ładne, też po tych łanach można jabłka kulać. Takie są fajne Kujawy. A ja przyjechałem, jestem gawędziarzem z pięknego miasta, bo na Kujawach są piękne miasta. Przyjechałem rowerem i z pięknego miasta Kowala. Kowal to teraz drugi Ciechocinek. Mówię wam. Dwa parki, no, miastowe parki, nie takie małe, miastowe wielkachne parki, trzy fontanny, takie wielkie jak ta opera, te fontanny. Naprawdę przyjeźdźca zobaczyta, a kwiatów i krzoków tych ozdobnych to jest tyle, że aż w nosie dusi i co się kawałek ujdzie, to trzeba kichać. A się niektóre oglądają ludzie, tak jest ładnie w Kowalu. Jechałem bez rowerem i za to wziąłem walizkę też i jechałem rowerem bez Włosławek, bo wita, to stolica Kujaw. Włosławek też jest ładny, coraz ładniejszy. No i chciałem teraz opowiedzieć, w jakiej sprawie przyjechałem. Głowa boli, co to się nie dzieje. Chodziło o to, żeby robota była, bo zawody poginęły. O tych zawodach chcę powiedzieć, że trzeba je ratować. Poginęły, wita, te zawodówki. Nie ma majstrów. Hydrauliki pojechały do Francji, inne do Irlandii, do Anglików. Dziewuchy wyjechały, majstry. Na każdej ulicy, na każdy, co druga ulica były majstry, złote rączki, a teraz nie ma. Z Chin się sprowadzą, bo tam dolara za dzień za robotę płacą tylko, a nasze chłopaki by mieli robotę. Ja wam opowiem, jak się terminowało, bo kiedyś na majstrów, bo w Kowalu naszym było 10 kowali, a teraz nie uświadczy żadnego, ani jednego, nawet na lekarstwo. Rymorzy nie ma, cholewkorzy też nie ma, szewców. Mówię wam, nie mówiąc już o tych z Dunach, albo o tych, co robią wozy, rozumita, o stolarzach nie ma mowy. Nie ma żadnych majstrów i musimy radzić. Na koniec wam powiem, jak to też trzeba jeszcze zaradzić. Wrócę do tego tematu. A teraz wam powiem tylko tak króciutko, żeby się nie zanudziły tutaj, kochane ludziska. Witam, jak się jechało mi fest, bo w tym wieku to nie trzeba niczego przerywać. I do tego na rowerze całe życie jeżdżę i mówię, w tym wieku jak się co przerwie, to już do tej roboty nie można wracać. I dlatego ja też tak na tym rowerze przyjechałem. I tak, buty wsione takie z kawalerki, żeby się być większy, bo w tym wieku każdy się, wszystko się skroso w człowieku. I żeby być większy, żeby się podobać jeszcze kobietom. Moja, żeby była zazdrosną, bo bez zazdrości nie ma miłości. A dobrze, jak jest kupa miłowania. U nas 40 parę lat za mną, ze mną jest i miłuje ma się coraz więcej.
i każdemu to życzę, mówię mu. I te buty, o, na przywość, bo mi za gorąco było, skarpetków nie założyłem, tylko na przywość, ja grawkę założyłem, żeby się noga nie wkręciła w łańcuch. No i zegarek mam, żeby nie zdążyć na tą uroczystość, cebulę starą, przedwojenną po dziadkach i ta cebula chodzi jak 150 i zdążyłem jakoś na te, o, chodzi, no proszę bardzo. I wita, i zdążyłem, i tak się cieszę, że nie wiem. No i beretkę wziąłem, żeby głowy łbasy nie przepolić od słońca, bo takie upały wczoraj, no we dnia wczorajszego dnia to się ubrałem, rozumita. I wziąłem beretkę, no wyjadł, a walizkę wziąłem, bo dawniej to tylko walizki były, teraz to takie odrzutowe są walizki na kółkach różne, a dawniej to jest moja z kawalerki jeszcze i buty z kawalerki, wita. I trokiem przytrokowałem do siedzenia, kobieta mi dała kanapków na drogę i ze śliwków dobrego kompotu, takiego bez roboli był ten kompot ze śliwków, no i ekologicznie. I tu przyjechałem. I teraz jeszcze powiem o swojej tej mojej kobietce, kochanej Hanince, wita co? Tak namówiłem ją, żeby też drugim rowerem przyjechała. Nie chciała, bo mówi, że kiecka i się w końcu wkręci. Albo może jak się pochyla, co inne by się wkręciło. No ale to już jest sprawa. Podejrzałem ją tak po zapłociu, jak ona chętnie szykowała się, sąsiadem przyjechała, do limuzyny wsiadła. Aż mi szkoda było, bo podejrzałem tak za krzokami, a ona chętnie chycła do tej limuzyny i już przyjechała i tą limuzyną wita. Takie to są kobiety spryciary. No i trochę się zmęczyłem, aż w krzyżu mnie boli od tej jazdy, to może ja sobie usiądę, jak pozwoli ta, kochane ludzie. I jeszcze wam opowiem o tych zawodach. Opowiem wam, jak terminowałem jeden rok bez cały rok. Drugi już był wypadek, nie zdążyłem. Lukowola, a mój kumpel Ginek Urymosza. I takie ciekawe rzeczy, ale tylko se siądę trochę, tu już wam powiem. To chyba działo ten sprzęt. Halo? O, no to dzięki Bogu, że działo. No i rozumiem, tak to było. Zaraz po wojnie, 60 lat temu, właśnie na wsi u nas to była taka wieś, taka dziura. Ludzie to nawet mówili za dupie takie. Taka dziura była, że wita, ale był wiatr, młynarz, był kowol. I był, rozumie, ta Rymosz, te zawody były doceniane, no i wysłali mnie do Kowola. Majster mówi tak, pamiętaj, 3-4 lata będziesz miał terminotkę. Pierwszy rok to chodziło o to, żebyś podglądał. Niechym dobrze dymał i patrzył na robotę, jak się kliszczami operuje, rozumie, ta? I tę robotę podglądać. Byłem trochę takim popychadłym. W innych zawodach też tak było pierwszy rok na terminotce. Przynieś, wynieś po zamioty. Nawet tak po cichutku to wam powiem, nawet kowolce, to musiałem i drewka rąbać i chałupę zawiodać. No ale skończyło się, ten rok wytrzymałem. Na drugi rok już podawałem rozgrzane podkowy, bo majster powiedział, na drugi rok będziesz już robił młotkowanie, będziesz podawał narzędziami rozgrzane żelaziwo, już będziesz się uczył taki robotny fachura, żebyś był dobry. No i tak było. Rozumita. I już i podejrzałem tajemnicę kowalską. Jak kazał patrzeć, kujawioki są spryciorze. Jest przysłowie, nad siłę wolu i chłopski rozum nie ma mocnych. I otóż tą zasadą, jak mi ojciec tłumaczył i dziadek, też podglądowym. I nauczył, taką tajemnicę zdobyłem od Kowola. Wita, najważniejszy w kowalstwie jest chwat. A wita, co to jest chwat? Chwat to jest każdy toporek, nóż, siekiera, tasok. Musi być nie za twardy i nie za miętki. Jak za twardy, bezsynk się wyłupie. Jak za miętki, nie chce w drewko chodzić. A jak się robi, żeby miał chwat? Trzeba dobrze żelaziwo nagrzeć. I teraz tak trzeba nagrzeć. Tym tą tajemnicę zdobyłem, że nie za mocno nagrzeć na biały kolor, na biały, 2000 stopni Celsjuszów
I nie za słabo na czerwony, na 500 stopni. Taki średniawy, tak pośredni kolor. Musi mieć żarasiwo rozgrzane, musi być wita, kochane ludzie, musi być na lila kolor. To było 1000 Celsjusza. I wtedy też podejrzałem, jak kowal, jak się hartuje, żeby chwat był dobry, jeszcze trzeba dobrze zahartować. Rozgrzane żelaziwo na tasok, albo nóż, albo na toborek, trzeba kowal zawsze do wiadra. Nie za długo i nie za krótko. Tak średnio, pośrednio. I liczył do 5, ale nigdy tego przy ludziach nie robił. Bez ludzi, bo to tajemnica.